No już teraz dwa. O, takiego o, znalazłem. Panie, jaki ładny, no. Ale zobacz, jaki tu znalazłem. Tu drugi, jaki ładny. Ładniejszy nasz od mój? Nie, nie. Dusz, można powiedzieć, ty, że o te wszystkie skale znalazłam, bo ja za nią chodziłem. A ja chyba nie będę miał jak wycinać nawet, wiesz? Tak? Ale do ciebie przychodził. Tylko o ten jeden tutaj, nie wiem, to on jest taki bardziej żółty. Jaki nic, to jest? To nie jest maślak, nie? Nie. To jakiś taki uschnięty? Może prawdziwy? To jakiś taki młody? Ale nie. Może i tak. Taki już uschnięty. Bo niby podobny do tych, co my te... Ja ci ten... I większość masz kołpaków? Pokaż, masz teraz kołpaka jakiegoś? Przykład, jak on wygląda, aha. O, to też jest kołpak, tak? Tak. Kołpak. A z pod spodu jak one wyglądają? No a, o, tak o. Takie o. No, jak ktoś się nie zna, to całkiem jak trójak. No. Aha, o te pewnie też. No. Już rozłożyły parasole. Ale łąk smaży. No. Ale u ten to nie. Daj, pójdziemy w tą stronę troszeczkę. Tam, do dziadka. No, w tamtą stronę, chodź. Patrz. Ty. Przesunięcie naszego środka lokomocyjnego. Idziesz ze mną? Chodź. Chodź, ślicznota, chodź. Ślicznota mała. Ja nie mogę, ale to dziecko jest lekkie. Jak piórko. Lekkie piórko, no nie może się zatrzymać dzisiaj. Chodź, musimy podjechać samochodem. Bo samochód się robi daleko. Patrz, pójdziemy drogą. I... przystawimy samochód. No. Co, podobało ci się dzisiaj, co? Może nawet lepiej niż wczoraj, prawda? Tu masz taką odsłoniętą przestrzeń i możesz ganiać dowolnie, gdzie chcesz, w jakim kierunku chcesz, prawda? Ci się nie zatrzymuje, oprócz tatusia. Tak? Oprócz tatusia!
Tatusia! Tatusia! Oprócz tatusia! Zobacz, tam jest auto. Brum brum. Bi bi. Pokaż paluszkiem. Auto! Pokaż paluszkiem. Prawą ręką, zobacz. Zobacz. Bi bi. No to... No to Niuniu, zostawię cię, żebyś sobie swobodnie o tam... O! Jechała. Ze mną. Ze mną w miarę możliwości, dobra? No tu po tej stronie. No. I podjedziemy trochę, co ty na to? Co to było? Przestraszyła się? Nie bój się. Nie bój się. Tobie wysiadka. Chodź. Chodź, Ruś. Chodź. Chodź. Ciebie znajdziemy dzisiaj. W lesie. I... Aha, i to Dariusza w końcu namówiłaś, czy nie? Nie. A ja podjechałem, tutaj jest, z mało jestem, podjechałem, bo zrobiliśmy takie półkole i tutaj mama dochodzi z tato. Tam tędy to troszkę to i tu kursumurki, a ja o tędy, bo przeszła, parę znalazłam, ano? Ale sucho, bardzo ciężko pod nogami. Ładne, ładne znalazłaś. Mama też znalazła jednego takiego. Prawdziwego, takiego, takiego troszeczkę większego niż ten, ale taki duży znalazłeś, ładne. No, oni tutaj dochodzą, bo kazali podjechać, my jeszcze chyba dalej w tamtą stronę podjedziemy. Ja już nie, bo ja nie mam czasu, ale ja mówię, chociaż troszeczkę pójdę zobaczyć. I tak patrzę, że to niby twój samochód. Czyli ty bardziej już w stronę powrotną. Tak, ja ją tu odkręcałam, bo ja nie mogę żyć, jak ja do lasu. No, przyzwyczajona jesteś, co? To on dalej z to szopo? Co? Dalej z to szopo kombinuje coś? Czy sprząta, czy co on robi? Dariusz? No? Nie, on kopie kartofle. A, kartofle kopie. Uuu, to masz dobrze! Tym lepiej dla ciebie, możesz sobie na grzyby pójść. A ona w samochodzie siedzi. Co? Nie. No. A. No, ja nie wiem, czy mamie się to spodoba. Bo wydaje mi się, że ona, pomysł jest taki, żebyśmy dalej o w tamtą stronę jeszcze pojechali. Wiesz? No. Nie ma zbioru. No jak nie ma? Prawie cały kosz. Gorzej je... To będzie, trafimy na prawdziwe oblepę, a już kosz będzie pełny. I co teraz? Do bagażnika pewnie. Albo płachta tu jest. Płachtę. Nie będzie odwrotu. Najlepiej jak Małgorzata mi opowiadała ten pierwszy dzień, jakście poszli chyba. Czy drugi? Mówi, że Darka spotkała, to Darek
już miał, nie wiem, wiadro czy kosz napełniony, jeszcze pod pachą niósł. I nakierował ich, gdzie te grzyby są. No ale tam się trafiały, to właśnie tutaj. To tam, 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 gdzie, no. No dobra, Scarlett, reszta dla mnie. Czy jeszcze chcesz? Wybierz sobie jeszcze jakąś. Już się znudziło ganiać? Zmęczyła się? Trzeba było pójść w takie krzaczulce, że gdzie nie widać nic. To co? Na horyzoncie, to wtedy by za rękę chodziła. Tak, po takim otwartym to... Bo jakie borówki posmakowały. Nie pomyśleliśmy, że było... No ale to wbił grają. Hop, hop, gdzie wy? Dużo? Mamo, właśnie miałem ci mówić, że jednego prawdziwka ci niosę, ale zobacz. Patrz co teraz napotkałem właśnie jak do ciebie gadam na drodze. Ależ on jest cudowny. No już teraz dwa. Ale jak go ukroisz, będzie wasz. Patrz, o takiego znalazłem. Fajnie, jak...